Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Aleksandra Kawala-Sterniuk i jestem adiunktem na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Bardzo cieszę się, że mogę wygłosić wykład gościnny dla Akademii Młodych Serc. Wykład mój jest zatytułowany dość prosto i jest to krótka historia komputerów. Pierwszą taką osobą, którą chciałabym przedstawić, może postacią nauki, jeśli chodzi o historię komputerów, był Jacques de Vaucanson. On był utalentowanym francuskim wynalazcą, synem wytwórcy rękawiczek i aspirował do bycia zegarmistrzem. W takim fachu też się kształcił. Stworzył on serię mechanicznych urządzeń, które symulowały żywe istoty. Najlepiej została zapamiętana kaczka Vaucansona, inaczej Digesting Duck, która składała się z ponad 400 elementów. Pracował także nad automatyzacją krosien, tworząc pierwsze zautomatyzowane krosno w 1745 roku. I tutaj na zdjęciu można powiedzieć, że ta kaczka Vaucansona była jednym z pierwszych robotów na świecie. Tutaj na zdjęciu po prawej można zobaczyć stworzone przez niego pierwsze krosno żakardowe, które było w pełni zautomatyzowane i programowalne. Użyto do niego tak zwanych kart dziurkowanych, które umożliwiały programowanie wzoru wplatanego w materiał. Tutaj jest przykład takiej karty do programowania, oczywiście nie z okresu tego krosna, ale były one stosowane aż do praktycznie połowy XX wieku. Właśnie karta dziurkowana służąca do programowania. Tu jest eksponat z Muzeum Historii Komputerów ze Stanów Zjednoczonych, z Kalifornii. Kolejną osobą, a właściwie ojcem już takiej informatyki, był Charles Babbage. Był to angielski matematyk, inżynier, filozof i wynalazca. Był osobą, która zapoczątkowała koncepcję komputera programowalnego, czyli takiego, jaki znamy współcześnie, i zaprojektował go. Pierwszym jego urządzeniem, takim znaczącym wynalazkiem, była maszyna różnicowa. Co to było? To było takie urządzenie mechaniczne, automatyczne, które służyło do tworzenia tablic matematycznych dla funkcji wielomianowych i pozwalało na wykorzystanie metody różnic skończonych. Pierwsza publiczna wzmianka, w ogóle pomyśle na takie urządzenie, sięga 1786 roku, w którym to Johann Helfrich Müller opisał swój pomysł na maszynę obliczającą metodą różnic. Metoda różnicowa jako taki prototyp fizyczny została zaprezentowana w 1822 roku i automatycznie wyliczała pewne tablice. Chodziło tutaj o taki zakres prosty. W 1832 roku powstał kolejny model maszyny różnicowej numer 1, który obliczał wielomiany do stopnia drugiego z dokładnością do na tamte czasy aż 6 cyfr. Projekt przewidywał do 6 stopni i 20 cyfr. No, według projektu finalnego, który niestety nigdy nie został zrealizowany, cała maszyna miała składać się aż z 25 tysięcy części i miała ważyć 15 ton. Niestety nigdy nie została ukończona, chociaż wykonano bardzo dużo pracy i wydano ogromne pieniądze, co w pewnym sensie przyczyniło się do takiej końcowej złej pasy Charlesa Babbage'a. Charles Babbage stwierdził, że nie jest w stanie zrealizować rozbudowy maszyny różnicowej, więc przerzucił się na tak zwaną maszynę analityczną. On jako pierwszy na świecie opisał taką maszynę analityczną ogólnego przeznaczenia w roku 1837. Pracował nad jej projektem aż do swojej śmierci w 1871 roku. Nigdy nie udało się jej zbudować ani Charlesowi Babbage'owi, ani jego następcom. Zgodnie z projektem mogłaby zostać zaprogramowana przy użyciu kart dziurkowanych i zawierałaby takie funkcje jak sterowanie sekwencyjne, pętle czy warunki, czyli rzeczy, które są obecnie stosowane w każdym nowoczesnym języku programowania. Gdyby została skonstruowana, byłaby takim pierwszym prawdziwym komputerem znanym współcześnie. I tak wyglądał tutaj projekt tej maszyny analitycznej. Jak widać, miała ona mieć, tak jak większość komputerów budowanych do połowy XX wieku, dość spore gabaryty. Tutaj na zdjęciu widzimy panią, której nazwisko może wydawać się znawcą literatury dość znajome. Jest to pierwsza programistka na świecie i ogólnie pierwszy programista. Ada Hrabina Lovelace, pionierka informatyki z domu Byron, córka George'a Byrona, która jak na tamte czasy była kobietą niezwykle wykształconą, jeśli chodzi o poziom wiedzy, wykształcenia, znajomości matematyki, przewyższała swojego nauczyciela, gdyż była uczennicą Charlesa
Babarza. To ona stworzyła pierwszy program komputerowy dla teoretycznej, niestety, maszyny analitycznej swojego przełożonego, która obliczałaby liczby Bernoulliego. Jest uznawana za pierwszą programistkę, a także osobę strasznie zdolną. Mało o niej wiadomo, poza tym, że właśnie tworzyła pierwszy program komputerowy. Kolejną osobą już, można powiedzieć, po takiej dłuższej przerwie z początku XX wieku był Kurt Gödel. To był człowiek, który był znany z twierdzenia o niezupełności. A ze stwierdzenia o niezupełności wynika, że nie wszystkie zadania matematyczne są obliczalne, czyli możliwe do rozwiązania. Kolejna osoba to był Alonzo Church, amerykański matematyk, logik. On opracował rachunek Lamba, bezpośrednio implementowany w Lisp, to jest taki język programowania, i inne funkcjonalne języki programowania. Wykazał istnienie nierozstrzygalnego problemu. Można powiedzieć, że jego rachunek Lambda jest jakby odpowiednikiem maszyny Turinga, o której powiemy sobie za chwileczkę. Alan Turing, bardzo znane nazwisko w świecie informatyki, była to osoba, która po wojnie zaprojektowała jeden z pierwszych elektronicznych programowalnych komputerów. Był również pomysłodawcą tak zwanego testu Turinga, eksperymentu będącego próbą zdefiniowania sztucznej inteligencji. Na czym polegał taki test Turinga? Polegał on na tym, że osoba rozmawiała z osobą, z człowiekiem żywym oraz z maszyną. I za zadanie było stworzenie takiego programu, aby rozmówca dał się nabrać, że maszyna jest człowiekiem, istotą żywą. Tutaj jest to nadal zagwozdką, jeśli chodzi o test Turinga, żeby najczęściej roboty humanoidalne potrafiły zachowywać się czy wykorzystywać sztuczną inteligencję w taki sposób, by móc oszukać rozmówcę co do osoby, z którą rozmawiają. W 1936 roku, czyli tuż przed wojną, powstał pierwszy komputer Konrad Zuse Z1. To był taki swobodnie programowalny komputer, elektromechanicznie sterowany taśmą perforowaną. Wyglądał tak. Był dość sporych gabarytów. W 1944 roku Howard Aiken oraz Grace Hooper stworzyli pierwszy komputer Harvard Mark I. Był to komputer IBM typu ASCC, czyli automatycznie sekwencyjnie kontrolowany kalkulator, i został stworzony właśnie przez firmę IBM dla Uniwersytetu Harvarda, który nazwał go pierwszym uniwersalnym kalkulatorem Mark I. Był on dość sporym urządzeniem. I wyglądał tak, jak tutaj na ilustracji. Lata 43-44, czyli nadal lata II wojny światowej, przyniosły Kolosusa Marka I oraz II. I to są powszechnie uznawane za pierwsze programowalne komputery elektryczne. Były używane w Bletchley Park do dekodowania niemieckich kodów zaszyfrowanych przez niemiecki komputer Lorenz SZ4042. Wyglądało tutaj to tak. Dlaczego tak się stało? Druga wojna światowa spowodowała dość szybki i intensywny rozwój informatyki. Dlaczego? Dlatego, że komputery były już w pełni elektroniczne i zaczęły służyć do przetwarzania danych. Zastępowała też dość szybko postępująca komercjalizacja. Oczywiście musimy wspomnieć, że ceny komputerów były wysokie, a głównym odbiorcą przemysłu informatycznego było głównie wojsko i ogromne korporacje. Tuż po wojnie, w 1946 roku, John Eckert i John Moseley stworzyli komputer o nazwie ENIAC 1. ENIAC to skrót od Electronic Numerical Integrator and Computer. To był pierwszy komputer elektryczny ogólnego przeznaczenia. Oznaczało to, że można go było używać do programowania i do rozwiązywania różnych problemów. Zawierał ponad 17 tysięcy lamp próżniowych, ważył aż 27 ton i pobierał 120 kW mocy do działania. Był ogromny, zajmował całe pomieszczenie. Zmiany technologiczne. W 1904 roku, cofnijmy się trochę w przeszłość, Ambrose Fleming stworzył diodę i triodę. W 1947 roku został stworzony pierwszy tranzystor, a w 1958 roku pierwszy układ scalony przez firmę Texas Instruments, która nadal jest najpopularniejszym producentem układów scalonych. Do czego to doprowadziło? Otóż wynalezienie tranzystorów pozwala na budowanie komputerów tańszych, mniejszych, trwalszych, a układy scalone pozwalają na budowanie komputerów troszkę o mniejszych gabarytach i również bardziej korzystnych cenowo. Jako że został to w 1947 roku wynaleziony właśnie tranzystor w Bell Labs,
Wynalazcy to William Shockley, na zdjęciu osoba siedząca, John Bardeen i Walter Brattain. Tranzystor zastępuje te nieporęczne, o ogromnych gabarytach lampy próżniowe mniejszym, bardziej niezawodnym i energooszczędnym obwodem stałym. Tak wyglądają współczesne tranzystory, mogą mieć różne postaci. W 1951 roku powstał UNIVAC. To był pierwszy komputer komercyjny. Stworzono i dostarczono w latach pomiędzy 1951 a 1958 roku 47 takich komputerów. Jaki był jego rozmiar? No, miał 25 na 50 stóp, 18 tysięcy diod krystalicznych, 300 przekaźników. Miał tylko 1815-bitowych słów przy użyciu 126 linii opóźniających rtęci. Był ogromny, zajmował, znowu jak widzimy, całe pomieszczenie. Był to pierwszy biznesowy komputer. Co to znaczy? On nie był przygotowany jako jednostkowy egzemplarz, ale był produkowany seryjnie. Może nie były to serie w setkach czy tysiącach egzemplarzy, bo w ciągu 7 lat sprzedano zaledwie ich 47, ale było to również dzieło Mosley i Eckerta, twórców ENIAC-a, które powstało zaraz po wykupieniu ich firmy przez Remington Rand Corporation. Pierwszy egzemplarz powstał w 1951, pierwsza reklama już komercyjna w telewizji w 1952 i został on wykorzystany do prognozowania wyników wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Konsola operatorska jest widoczna po lewej, no a na reklamie wygląda to tak jak po prawej. Typowe komputery lat 50., 70. XX wieku polegały bardziej na takiej zamkniętej interakcji z komputerem. To znaczy przeważało programowanie, przetwarzanie wsadowe. Nie było takiego typowego pisania programów, jak ma to miejsce obecnie, że piszemy na klawiaturze, od razu mamy wynik. Raczej dostarczaliśmy danych i programu operacyjnego, najczęściej właśnie na takich dziurkowanych kartach czy taśmiach. Uruchamiany był program, nie można było stworzyć żadnej interakcji. Panele kontrolne komputera służą właściwie do kontroli i odbieraliśmy wynik działania programu, nie mając wpływu na jego modyfikacje już po jakby wsadzeniu tej karty do komputera. Po lewej jest przykładowy komputer z roku 1948 IBM SSC, IBM Stretch z taką dość dużą kontrolą sterującym z 1961 roku po prawej stronie. 1953 rok przyniósł komputer IBM na 701 EDPM. To było wtedy, kiedy firma IBM, praktycznie wcześniej lider na rynku informatycznym, wchodzi na rynek ze swoimi pierwszymi wielkoskalowanym komputerem elektronicznym. Został on zaprojektowany, ten komputer, tak, aby był nieporównywalny z istniejącym systemem przetwarzania kart dziurkowanych, żeby nie ograniczał istniejących źródeł też zysku IBM. Wyglądał on tak, nadal widzimy, że gabaryty są znacznie różniące się od tych, które znamy z obecnych komputerów. A tutaj coś powiem na temat pani Grace Hopper, ponieważ pamiętamy, ona była jedną z osób, która stworzyła jeden z pierwszych komputerów. To była również pani informatyk. Ona opracowała pierwszy kompilator. A0, potem Arctic Mac, Mathmatic, Flowmatic. Co to jest kompilator? Kompilator to jest taki można powiedzieć, program, który służy do programowania. Chodzi tutaj o to, że informatyk, pisząc program w języku programowania typu C, C Sharp, Java, pisze go przy użyciu pewnych komend. Natomiast komputer sam w sobie nie jest aż tak inteligentny, żeby te komendy zrozumieć. Komputer rozumie raczej liczby 0-1, więc kompilator ma za zadanie wytłumaczenie tego, co pisze kompilator, znaczy co dostaje kompilator, co pisze programista, na te cyfry 0-1-kowe, tak aby procesor mógł to zrozumieć. Kobieta była żołnierzem. Po sukcesie tutaj i pracy nad UNIVAC-iem 1 wróciła do marynarki wojennej, gdzie pracowała nad Kubolem i ostatecznie awansowała nad kontradmirała. Grace Hopper jest widoczna po prawej roku, w styczniu 1984 roku, a po lewej widać, jak pracuje z innymi programistami przy konsoli UNIVAC-u w roku 1957. Pierwszy taki komputer, który można powiedzieć, że w jakimś nieznacznym stopniu przypominał nasze współczesne komputery, to był DEC PDP-1. To był pierwszy komputer, który był wyposażony w terminal. To była maszyna, która mogła już pracować nie tylko w tym wcześniej wspominanym przeze mnie trybie wsadowym, ale także w trybie interakcyjnym. To była taka pierwsza, można powiedzieć, koncepcja dialogu człowieka z komputerem. Człowiek wrzucał program, na ekranie dostawał wynik. Mógł tworzyć jakąś w pewnym sensie interakcję. Innym bardzo ciekawym projektem z roku 1963 był Sketchpad. To była praca doktorska Iwana Sutherlanda na MIT. Jej przedmiotem był program Sketchpad. To
pewnie jeden z pierwszych, o ile nie pierwszy, program posiadający graficzny interfejs użytkownika. Był to program sterowany piórem świetlnym, już nie tylko klawiszami z konsoli. Posiadał ikony, chociaż główne funkcje dalej były uruchamiane z poziomu przycisków. Była już tam jakaś obiektowość, hierarchia rysunków. Pewne ograniczenia posiadał, na przykład prostopadłość. Ciężko było to wyegzekwować piórem świetlnym. Można było już kopiować ikony, rysować. Tutaj była konsola funkcji rysunkować. Tutaj realizacja takiej pracy doktorskiej wymagała bardzo poważnej modyfikacji komputera TX2, który był posiadany przez MIT, ten Instytut, Massachusetts Institute of Technology. Problem był taki, że nie był to komputer produkowany seryjnie, więc zaraz po zakończeniu prac nad maszyną i obronie pracy doktorskiej trzeba było przywrócić stan komputera do poprzedniego stanu, więc można powiedzieć, że ten interfejs Sketchpad nie został rozwiązaniem uniwersalnym, ale jak widać na rysunku można już było coś rysować i można było zobaczyć, że to troszeczkę coraz bardziej przypomina współczesne komputery. W 1964 roku powstała pierwsza koncepcja myszki oraz ekranu, myszka tutaj drewniana, widoczna po lewej. Stworzył to Douglas Engelbart i stworzył tą pierwszą mysz, nazwał ją mysz, dlatego że miała kabelek jako ogonek i dostał patent na ten mysz w 1970 roku, a udzielił licencji oczywiście odpłatnie dla firmy Apple za $40,000. Stworzył tak zwaną matkę wszystkich demo. To był taki system komputerowy NLS, od online system. Prezentacja tego systemu, jego możliwości razem właśnie z tą wspaniałą drewnianą myszką została pokazana w 1968 roku i została właśnie ten przydomek Mother of all Demos. Z racji niezwykłego jak na tamte czasy zaawansowania technicznego prezentowanych rozwiązań. Tutaj na górze widać jest już jakiś ekran, jest klawiatura, jest myszka. To było ciekawe, był wtedy współdzielony edytor tekstu, praca grupowa, e-mail już w roku 1968. Można było odprowadzić także w tym systemie wideokonferencję, obsługiwać komputer przy wykorzystaniu myszki i klawiatury akordowej. Były okienka, menu, hypertekst, można było pomieszać wideo i tekst. Było to naprawdę zaawansowane rozwiązanie. Inną osobą, która stworzyła pierwszy komputer osobisty, był Alan Kay. W 1969 roku zaproponował Dynabook. To był taki komputer, notebook, jednocześnie komputer osobisty. Zrealizował to w badaniach w firmie Xerox PART. Na dole widać takie małe zdjęcie. Był to model kartonowy. Co jest ciekawe, firma Xerox jest obecnie znana głównie z produkcji drukarek, ogromnych kopiarek. Natomiast wcześniej w Stanach to oni byli pionierami pierwszych programów komputerowych, pierwszych systemów operacyjnych, czy pierwszych właśnie takich komputerów osobistych. Oni też wymyślili Ethernet, czyli jakby gniazda sieciowe i stworzyli to między rokiem 73 a 76 XX wieku. Robert Meltzer z Xerox wymyślił Etherfer, aby wiele komputerów mogło komunikować się z nową drukarką laserową. Więc powstało takie pierwsze połączenie sieciowe. Pierwotnie ten Ethernet korzystał z dużego kabla koncentrycznego, działał z szybkości 3 MB na sekundzie. Obecnie Ethernet działa na skrętce, zwykle to jest CAT 5 lub CAT 6, może osiągnąć prędkość od 10 MB na sekundę do 1 gigabita. Komputery osobiste, które powstawiały dalej, to był jeszcze Skelby Mark 8 Alistair, IBM 5100 i były najpierw sprzedawane osobom fizycznym w przeciwieństwie do korporacji. Tutaj już nie było tak, że korporacje, czy uczelnie, czy wojsko stanowiły główny rynek odbiorców. Osoby fizyczne zaczęły coraz częściej po nie sięgać. I nastąpiły po nich komputery Apple 1, 2, teraz 80, Commodore, PET. To trwało do 1987 roku. W Xerox Palo Alto został założony Research Center. To była taka instytucja badawcza założona przez właśnie wcześniej wspomnianą przeze mnie firmę Xerox na taki wszelki wypadek, gdyby okazało się, że w realnym staje się pomysł na biuro bez papieru. Takie za pomocą właśnie przenośnych komputerów podręcznych. Opracowali oni różne ciekawe technologie, jak już wspomniany przeze mnie Ethernet, czyli sieci komputerowe, graficzny interfejs użytkownika, metafora biurka, Star Office System. Te wszystkie systemy, które wymieniłam wyżej, jak Xerox Alto czy Xerox Star Office System, postaram się Państwu za chwilkę pokazać, to były systemy, które okazały się niestety niezwykłym niewypałem biznesowym, ale zostały bardzo skwapliwie skopiowane przez kilka firm, w tym szczególnie przez Apple. W 1981 roku Xerox Alto spróbował skomercjalizować swoją maszynę, która miała być tak naprawdę na początku maszyną badawczą. Stworzyli pierwszy komputer komercyjny, który miał interfejs graficzny użytkownika, czyli taki okienkowy, a nie oparty na tekście. Była tam obsługa myszką,
podejście obiektowe, tak zwany WYSIWYG, czyli co widzisz, to dostajesz. Była wysoka spójność tekstu. Wiele komend działało we wszystkich programach. To było łatwe do nauczenia. Nie trzeba było do każdego programu poznawać zestawu nowych poleceń. Wystarczyło te same polecenia używać w innych programach, aby osiągnąć w różnych programach podobny efekt. I była niewielka możliwość niestety modyfikacji przez użytkownika i tak brak dodatkowych aplikacji. Projekt opracowany w wyniku badań użyteczności, czyli testów. Tutaj jest pokazane, wygląda bardzo podobnie do jednej z pierwszych wersji Windowsa, ale kosztował aż 15 tysięcy dolarów, co na tamte czasy było jeszcze bardziej zawrotną kwotą i to była tylko jednostka podstawowa. Do tego trzeba było naliczyć koszt drukarki, serwera plików, wszystkich różnych dodatków. Komputer ten był naprawdę drogi, ale już działał sprawnie i jak na rok 81 wyglądał bardzo nowocześnie. Tutaj właśnie widać są okienka, ikony. Na tamte możliwości technologiczne można powiedzieć, że było to bardzo zaawansowane. Zostało od razu skopiowane przez Apple'a i to też w pewnym sensie przyczyniło się do upadku tej firmy. No ta cena była straszna, był nawet edytor tekstowy. Obecnie nie wiem, czy ktoś z Państwa korzysta, ale jest taki darmowy edytor, nazywa się LibreOffice. On zastąpił StarOffice'a, to właśnie też jest ich dzieło. W 1981 roku powstał pierwszy IBM PC. To był system z operacyjnym systemem Microsoft Disk Operating System, MS-DOS. To była taka otwarta architektura IBM-a. Powodowało to, że można, żeby stało się to standardową platformą i został zastąpiony przez niedrogie klony. Takie komputery typu IBM, PC-ty każdy praktycznie mógł z odpowiednich podzespołów sobie złożyć i tak można w sumie do dzisiaj. Cena była niższa, chociaż zależy jakie wybrało się podzespoły od tamtego 15-tysięcznego StarOffice'a. Tutaj było 5 tysięcy do 20 tysięcy dolarów. Pamięci RAM miało 16 kB do 640. Bardzo wolny procesor architektury 88. W 1984 roku powstał pierwszy Apple Macintosh. To był pierwszy udany komputer konsumencki z interfejsem użytkownika WIM, czyli były już takie ikonki wzorowane na nieudanym oczywiście komputerze Xerox Alto. Miał już troszeczkę lepszy procesor oparty o Motorola 128 kB pamięci i kosztował około 2 do 2,5 tysiąca dolarów, co można powiedzieć, że było taką dość niską ceną jak na tamte czasy. W 1989 roku, tak cofniemy się trochę do przeszłości, udało się, skorzystając z oryginalnych planów Charlesa Babbage'a i XIX-wiecznych mocy produkcyjnych, stworzyć kofię, idealną kofię maszyny różnicowej numer 2 i można ją odwiedzać w London History Museum. Tam są dwie repliki działającej maszyny różnicowej. Wygląda ona tak. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli byłyby jakiekolwiek pytania, czy ktoś chciałby się ze mną skontaktować, zapraszam do kontaktu drogą elektroniczną. Dziękuję.